Lech Sidor, znany w świecie tenisa, zarówno jako były zawodnik, jak i komentator, podnosi istotne zagadnienie dotyczące granicy między profesjonalizmem a prywatnością w relacji zawodowej między sportowcem a psychologiem sportowym. Jego obserwacje dotyczące współpracy Igi Świątek z Darią Abramowicz zwracają uwagę na fakt, że intensywna obecność psychologa w życiu zawodowym sportowca może rodzić pytania o możliwe ryzyko zbytniego zatarcia granic profesjonalnych. Rola psychologa sportowego jest niezmiernie ważna w karierze zawodników, zwłaszcza w sportach indywidualnych, takich jak tenis, gdzie presja i stres są stałymi elementami rywalizacji. Daria Abramowicz od 2019 roku wspiera świątek, przyczyniając się do jej spektakularnych sukcesów, w tym zdobycia tytułu na French Open. Jednakże, jak zauważa Sidor, nieustanna obecność i zaangażowanie Abramowicz mogą budzić zdumienie w środowisku. Które tradycyjnie przykłada dużą wagę do zachowania równowagi między wsparciem a niezależnością sportowca. Krytyka, iż linia między życiem zawodowym a prywatnym może być zbyt rozmazana, jest ważnym tematem do refleksji. W świecie sportu, gdzie wyniki i dobrostan psychiczny zawodników są na pierwszym planie, kluczowe staje się znalezienie optymalnego balansu, który pozwala na skuteczną współpracę ale również na zachowanie niezależności i prywatności sportowca. W kontekście roli Abramowicz warto zauważyć, że intensywne wsparcie psychologiczne może być percepcyjnie odbierane zarówno jako dedykacja, jak i potencjalne ryzyko. Dyskusja na ten temat jest szersza i obejmuje również kwestie, jak bardzo zawodnicy są przygotowani do samodzielnej pracy nad swoim umysłem, kiedy wsparcie psychologa staje się mniej intensywne. Warto również zwrócić uwagę na to, jak media i publiczność odbierają taką współpracę, co było widoczne w odcinku dokumentu Netflixa Breakpoint, który rzucał światło na relacje i wpływ, jaki psycholog może mieć na zawodnika. Ostatecznie, każda sytuacja jest unikalna, a efektywność współpracy zawodnik-psycholog powinna być oceniana indywidualnie z uwzględnieniem dobra zawodnika. Odcinek dokumentu Netflixa Breakpoint odsłonił kulisy życia Igi Świątek, wywołując żywą reakcję w mediach społecznościowych i społeczności tenisowej. Scena w salonie fryzjerskim, w której Świątek ostro reaguje na sugestie Darii Abramowicz dotyczące sposobu wiązania włosów, została zinterpretowana przez wielu jako przejaw napięć w ich relacji. Chociaż taka interpretacja może być powszechna w przypadku programów dokumentalnych, Często podkreśla się, że te momenty nie zawsze oddają pełny kontekst lub naturę relacji. Reakcja igi świątek na to, jak została przedstawiona w dokumencie, podkreśla trudności, z jakimi borykają się sportowcy, gdy ich życie prywatne staje się przedmiotem publicznej konsumpcji. Komentując pominięcie imprezy w Krakowie przez ekipę Netflixa, Świątek zwraca uwagę na selektywność i narracyjne wybory twórców dokumentów, które mogą wpłynąć na odbiór postaci w oczach publiczności. Cała sytuacja rzuca światło na złożoność relacji zawodnik, trener lub zawodnik, psycholog, gdzie bliska współpraca jest niezbędna, ale równocześnie wymaga zachowania profesjonalizmu i granic. Dla świątek i Abramowicz, jak dla wielu innych duetów w sporcie, kluczowe jest znalezienie balansu między wsparciem a autonomią. Scena ta, jakkolwiek może być postrzegana, również ilustruje presję, jaka ciąży na sportowcach, których każde słowo i gest może być analizowany przez fanów i media. To podkreśla wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć zarówno zawodnicy, jak i ich zespoły wsparcia w zarządzaniu ich wizerunkiem publicznym oraz wewnętrznymi dynamikami. Dla fanów i obserwatorów tenisa, te wydarzenia mogą być przypomnieniem, że sportowcy, choć znajdują się w świetle reflektorów, też są ludźmi, którzy mogą mieć silne emocje i osobiste preferencje, które czasami wychodzą na jaw w mniej spodziewanych momentach.